Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym materiale czas rozegrać sobie nowy turniej One Nation, gdzie do zgarnięcia są naprawdę spoko paczki, o których zaraz wam powiem, zaraz je zobaczycie. Plus delikatna przebudowa mojego składu, a nawet może nie taka delikatna, bo kilku nowych zawodników. Zaraz to wszystko zobaczycie, zmagania w drugiej lidze, walka o ligę pierwszą. To wszystko w dzisiejszym materiale, zapraszam i smacznego. Dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, pojawił się nowy puchar One Nation Glory. I tutaj, drodzy państwo, chodzi o to, że musicie grać jedną reprezentacją, zarówno ławka, jak i skład podstawowy. Max 8-9 overall, dwie karty wypożyczone, z tego co pamiętam. No i trzeba wygrać 10 spotkań, macie expa do tego, strzelić 12 bramek. I po drodze karty 8-4+, 8-3+, 8-2+, 8-1+, i tak dalej. Ja lubię te puchary, na razie wszystkie sobie ogarniałem, więc też zrobimy kolejny. Plus potrzebuję kart do SBC o ikonę, dlatego będę chciał sobie to dzisiaj zrobić. Zobaczymy, jak pójdzie. Zobaczycie też mój nowy składzik, jak to wygląda. Nie ma limitu spotkań, tutaj widzicie wszystkie wymagania, czyli tak jak powiedziałem, max 8-8, przepraszam, overall w składzie, dwie karty wypożyczone i jedna narodowość. Już zobaczycie, jak to wygląda. Tak wygląda mój skład, którym sobie zagram. Obrona naprawdę spoko, chociaż nie wiem, jak ten na prawej obronie Simakan będzie się spisywał, ale nie jest źle. Wygląda spoczko. Jest Francja, Tchouameni wypożyczony, Ndombele, Thuram, Saint-Maximin. Ej, lepszy składzik niż mój. Czyżby widz? Oskar, dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję, mordko. Paczuszka po meczu i w środku mamy bez walkoutu. Ciekawe, czy przynajmniej jakieś 8-4, 8-5 nam dropnie. Ej, inform. Spoko. Samba! Varane, Kimpembe, ojej, ty. Makelele. Ciekawe, czy mu wypadł z ikonki. Dawaj, Thuram. Robikiem go. Ej, no to ziomek, to jest faul przecież, halo. Dobra. Po długim. Dobi. Tak jest, pani Robert. Czy będzie rage quit tutaj w tym momencie? Mamy to, drugi winek. Będziemy sobie otwierać te paczki 78+, bo myślę, że to jest spoko. Może akurat coś się uda dropnąć jeszcze pomiędzy fajnego, albo coś, co mi się przyda do robienia ikony. Na razie to się nie przyda. Liczmy w ogóle, ile razy będzie Francja. O, Hiszpania. No proszę, ale patrzcie, obrona nie jest zbyt, ale z przodu spoko. Czek, brameczka, zobaczmy. Ej, zobaczymy, czy w ogóle wychodzą też dzisiaj. Póki co bardzo ładnie wychodzą. Bez walkoutu, skipujemy ST. Kto to będzie? Richarlison. Okej, okay, 8179. Tak czekałem właśnie na braci Thuramowiec. To jest klasyka chyba w tym turnieju. Tak próbowałem, czy to wejdzie po krótkim i weszło FC Papież. Wychodzimy, czy jednak nie? Gramy dalej. Nie widzieliście? Jest wojna draftów o 8 koła. A jednak wychodzi, dobra. Czyli czwarty winek. Czwarty meczek, czwarta paczka. Jakaś pani w środku, bez walkoutu. To raczej nikt dobry nie będzie. I to jest Balde i jakaś pani na CDM. No dobra, to otwieramy. Foder, jeszcze raz foder potrzebny. Co jest w środku? Wlachow... Ty, ale posypało ligą włoską i Juventusem. Reprezentacja Anglii po raz pierwszy. Po raz pierwszy mamy Anglików. No, Router, tak jest, pięknie. Uf, ale się musiała namęczyć, dopiero 48 minuta i mamy rage quit. Jesteśmy w połowie w tym momencie. Francja z Diabim, Routerem i Thuramem. No to chyba tutaj klasyczek. Ja mówię, że szkoda, że to nie jest ten lepszy Thuram, ale ten zwykły też daje radę.
Dobra, zobaczmy, czy będzie wyjście, czy nie. Dobra, jest w sumie nawet spoko, że nie wyszedł. To sobie bramek trochę dobiłem tutaj. Teraz dopiero jak wyszedł, to dla mnie git. Za 6 winów mamy 82 plus razy 3. Od razu sobie teraz to otworzymy. O, jest walkout, ty! CM... Kevin De Bruyne z tego poleciał? No co ty gadasz? 90 overall z turnieju. Opłacało się, no on jakiś turbo drogi nie będzie, bo myślę, że De Bruyne teraz dużo nie kosztuje. No niżej niż 40 pewnie. 30 kilka tysięcy, ale przyda się bardzo do SBC o ikonę. Brązowy bramkarz, reprezentacja Anglii ogólnie i tylko dość słaby skład. Czyli oklep. Tak jest, pięknie Thuram po krótkim. Proszę mi tutaj ładnie wyjść teraz, dziękuję bardzo. Ej, dobrze wychodzą, póki co naprawdę spoko. Klasyczek. Sisoko Thuram to w ogóle może być częste duo teraz w środku. Czyżby to było tak szybkie? To byłoby zbyt piękne, gdyby okazało się tak szybko. Tak jest, mamy to. Win numer 8 i paczka. Dobra, zobaczmy, 8-3 plus. Co tu będzie w środku? Inform, drodzy widzowie, bez walkoutu, ale dobry inform w sumie. Drugi if trafiony. 8 trójki, dwie. Czy coś? Thuram na boku, miałem mówić, coś mnie tutaj zaskoczy, a to Thuram. Thuram, taki duży lobik, słupek i dobitka. Ciekawe, czy wyjdzie. Po takiej może nie wyjść. Chyba nie wychodzi. Albo odruchowo nacisnął, po prostu graj dalej. Tak, tak też czasem jest. Mamy wina numer 9, został tylko jeden. Dobra, bardziej tym środkiem obrony. Może tutaj mi nie ugra, więc boki ma fajne. Środkiem muszę. Lewa noga po długim. Dobrze, kończmy to, drodzy widzowie. Zobaczmy, czy to będzie 10 win. Tak jest. Okej, czyli brakuje mi jeszcze dwóch bramek, czyli dwa jeszcze muszę ugrać, ale za 10 winów odbierzemy 84 plus tutaj już, chyba tak. No dobra. Oj, ale liczyłem na walkout. CDM Portugalia 8-5 palinia i Dovbyk 8-4. Tak naprawdę jakieś 50 minut nam to zajęło i mamy cały puchar ukończony. De Bruyne już trafiony, zobaczymy, czy ktoś jeszcze tutaj fajny wypadnie, ale zawsze jakiś foder spoko, serio, bardzo przyjemne, polecam. Róbcie składziki, grajcie. Dobra, najpierw 8-1 plus. O, walkout, a ja pomyliłem, może Karczawi tam była? Katoto 8-8, ej, to jest spoko, serio. Dla mojego budżetu i ogólnie na RTG takie trafy są bardzo spoko, bo dzięki temu przybliża mnie to do zrobienia paczki z ikoną już sobie do końca tego SBC. 8-3 plus razy 5. Nie ma tutaj walkoutu. No, w sumie spoko. Mój skład aktualnie tak wygląda i mamy tutaj na prawej stronie już tego Van Ewika, który serio, no, prezentuje się mega spoko. Zobaczymy, jak będzie w meczu. 86 overall na razie, zamiast Walkera sobie go dałem, bo się łączy i z Sissoko, i z Van Dijkiem. No i kończymy Rashforda. Rashforda trzeba będzie ogarnąć i zobaczymy, jak ta prawa obrona. Jak nie, no to wrócę do Walkera po prostu. On jest i tak darmowy, więc jest luz. Ty, nietypowy skład jak na drugą ligę, powiem szczerze. Jestem ciekaw. Ty, no nie mogę z tymi słupkami. Ile razy już strafił Rashford w słupek z power shota, to ja nie wiem.
Kto to? Rodrigo 86. Wow. Ej, serio, wow, ta bramka. Marcus Rashford. Ale pięknie. Ale jestem głupi, że dalej strzelam zewniakiem tym Traore. Ja się tego nigdy nie nauczę, że nim nie można strzelać zewniaka. On nie trafia nawet do pustej bramki z zewniaka. A co dopiero coś takiego. Zawsze się to kończy tak samo. Za każdym razem. No, nie to co Putejas. Ja no znowu słupek, ale jak ten Hazard w ogóle się ulepszy, się nie mogę doczekać, to ma być w listopadzie. Słupek, ej, no który? Trzeci? Chyba trzeci w tym meczu. Zaraz skończy bramką i remisem 2-2. Ej, za długo gram w tą grę, żeby nie wiedzieć, co tu się wydarzy. Patrzcie. Patrzcie, co się dzieje. Nie, nie. Dobra, 3-3, remisik uratowany. To powinno być zwycięstwo, niedowiezione. Koniec. 10 punktów do końca, to nie jest tak źle. I mamy następny etap Rashforda ukończony. Teraz będzie miał 84 overall. Dostanie plus 2 overall, plus 0, 2 do podań, 2 do shootingu i 2 do fizyczności.